Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku. W ciągu ostatnich dni się do Was nie odzywam, dlatego że moje dni były dość i mocno intensywne. Wczoraj była u mnie niedziela, także teoretycznie mój dzień wolny, powinnam odpocząć i też tak się stało, ale wczoraj też cały dzień podróżowałam. Jeździłam po Śląsku, Katowice, Rybnik, Czerwionka, Leszczyny. Byliśmy też odwiedzić rodzinkę naszą w Katowicach i właśnie w Czerwionce, Leszczyny. I wiecie co, i cały dzień poza domem wczoraj spędziłam, także też niczego dla Was nie nagrywałam. A tak sobie myślę, że pewnie jesteście ciekawi, co z tym moim uczuleniem. Pod koniec tygodnia byłam u lekarza, nawet zaczęłam Wam nagrywać filmik, ale w końcu jakoś nie pociągnęłam dalej tego filmiku, bo po prostu nie miałam czasu. Wrzucę Wam tutaj te wstawki. Jedna wstawka będzie taka, że wrzucę Wam, jak po zakończonym dniu w pracy wyglądałam, jak po prostu tutaj ta skóra mi się łuszczyła tutaj w okolicach ust. Masakra, po prostu płatkami mi ta skóra schodziła. No w życiu nie miałam czegoś takiego, słuchajcie, w życiu nie miałam czegoś takiego. I też nagrywałam Wam właśnie wtedy, kiedy byłam u pani doktor. To ja Wam to wrzucę tutaj, to sobie zobaczycie. No i co Wam powiem, że jest ok teraz, jest ok, nic mnie nie piecze, nic mnie nie swędzi, nic mnie nie boli. Ładnie ta skóra mi się zagoiła bardzo szybko. Dostałam od pani doktor taki aerozol, lekarstwo w sprayu w aerozolu. Do psikania. Pani doktor powiedziała, że właśnie mam sobie tutaj tym aerozolem na szyję i na twarz, to powiedziała, żebym tak na dłoń i żebym sobie wklepywała to lekarstwo w okolice oczu, w okolice ust. Ale wiecie co? To mi się nie sprawdziło, bo ten aerozol po prostu to takie jakby suche powietrze z tego leciało. I kiedy ja sobie to wyciskałam, cikałam na dłoń, żeby sobie dać tutaj właśnie, prawda, to niby coś leciało z tego aerozolu, ale słuchajcie, ja w ogóle nic nie czułam na palcach. I wiecie, co ja robiłam? Ja już byłam tak zdesperowana. Było mi wszystko jedno. Po prostu chciałam tylko, żeby to uczulenie mi zeszło. I ja robiłam tak, że zamykałam oczy i tak robiłam usta tak o tak. I tym aerozolem sobie jechałam po twarzy. Ale to tak było przez dwa dni, bo po dwóch dniach już naprawdę widziałam bardzo, bardzo dużą poprawę. Kurczę, mogłam okno zamknąć. Pewnie wszystkie odgłosy ulicy tutaj słyszycie. Fajnie mi się to zaczęło goić. Tutaj na szyi, nawet w kamerze chyba tego nie widać. Ja widzę jeszcze takie jakieś tam plameczki, jakieś tam pozostałości, ale absolutnie to mnie już, wiecie co, nie swędzi, nic się z tym nie dzieje. Także jest to jak najbardziej w procesie gojenia. Także bardzo się cieszę. Jest dla mnie trochę niezrozumiałe to, i nie dopytałam o to panią doktor, że jak te leki mają zadziałać, że co, jest tutaj coś, co mnie uczula, prawda, co wywołuje u mnie alergię i ja biorę teraz te leki, bo tabletki do połknięcia dostałam i do ustnie i ten aerozol. I wiecie co, i czy te leki po prostu sprawią, że ja zostanę wyleczona, że ten alergen nie będzie na mnie działać? Czy to jest tylko tak, o, żeby po prostu te objawy ustąpiły, żebym się w miarę normalnie zaczęła z powrotem czuć? Nie wiem, no ale ja cały czas pracuję tutaj w tych produktach, w tym czymś, co mnie najwyraźniej uczula, nie? Maseczkę sobie zakładam do... kiedy zdejmuję masę podczas piłowania, fryzowania, zakładam maseczkę na twarz, tylko właśnie też muszę sobie tutaj coś innego jeszcze wymyślić, bo mam tak, że no, kiedy robię coś z paznokciami, muszę zakładać okulary, no bo źle widzę po prostu. I wiecie co, kiedy mam okulary założone i tą maseczkę, to okulary mi parują i słuchajcie, ja nic nie widzę, nie? No i na razie radzę sobie z tym tak, że kiedy zdejmuję masę z paznokci, to po prostu bez okularów, nie? Bez okularów, włączam pochłaniacz pyłu, zakładam maseczkę, ale nie zakładam okularów, no bo zaraz mi się zaparują, już w ogóle kompletnie nic nie widzę, także wiecie. No i taka sytuacja. I ja dzisiaj tak, przyjechałam sobie później właśnie, bo tylko tą jedną panią miałam na dziś zapisaną i ta pani, nie wiem czy już o tym mówiłam, czy zamierzałam powiedzieć, nie przyszła mi dziś ta klientka. Ani nie zadzwoniła, nie odwołała wizyty, po prostu nic cichosza. Ja przyjechałam, przygotowałam sobie tutaj wszystko, ona nie przyszła.
Niefajnie tak jest. Wiecie co, niefajnie. Jeżeli to powinnyśmy odwoływać wizytę, jeśli coś wypadnie, a nie tak po prostu, no niefajnie. Może ja też robię błąd, bo ja nie potwierdzam jak gdyby wizyt moich klientek. Może powinnam zacząć robić też coś takiego, że takiego przypominającego SMS-a powinnam wysyłać. A tego nie robię. Może to jakieś... Ale wiecie co, na razie mam na tyle mało tych klientek, że po prostu myślę, że to też nie ma aż takiego znaczenia. Ale właśnie kiedy jeździłam do pani podolog, to zawsze przed wizytą, dzień przed wizytą pani podolog przysyłała mi SMS-a, że właśnie w dniu jutrzejszym o tej godzinie jest wizyta. No, także tak. Także moja klientka dzisiaj nie przyszła, ale ja bawię się ze swoimi paznokciami. Pewnie już zobaczyłyście, że tutaj w ogóle coś innego, tutaj coś innego. Już sobie zdjęcie zrobiłam, teraz sobie zdejmę tę stylizację. Te czerwone chyba też sobie zdejmę, bo już mam tutaj niewielki odrost, a zrobię sobie jakieś fajne paznokcie, żebym właśnie już na wszystkich świętych, żebym miała ładne paznokcie zrobione. Także no, chociaż mam 2 godzinki, bo o 16 ma przyjść ten pan do internetu. Tak, bo dziś przychodzi mi pan założyć tutaj internet, Wi-Fi. Jest 14 dochodzi, czyli mam 2 godzinki, a jeszcze w międzyczasie ktoś tutaj ma przyjechać po coś. I to taka będzie przerywana ta moja robota i nie wiem, czy ja te paznokcie na 2 dłoniach sobie zdążę zrobić. Może sobie zrobię 1 dłoń i zobaczę, jak będę z czasem. Jeśli będzie ok, to zrobię sobie też 2 dłoń, a jeżeli się nie wyrobię z 2 dłonią, to po prostu 2 sobie zrobię jutro. Przyjadę sobie wcześniej i wiecie co? I tak. No, poza tym, co wam jeszcze powiem, chciałabym wysłać zamówienie z Avonu. Mam 1 zamówienie, tam jedna pani sobie coś zamówiła. I też muszę sobie w końcu te moje punkty wybrać, bo mam 2300 punktów, które mogę sobie wymienić na nagrody. Z tego, co ja się tam orientowałam, tam sobie podglądałam, to tych nagród już w większości chyba nie ma, no bo też koniec miesiąca. I wiecie co? No ale myślę, że coś tam wybiorę. No za taką pulę to myślę, że coś wybiorę. Widziałam, że tych najtańszych nagród brakło. Było, że niedostępne, już niedostępne. Tych, powiedzcie mi, tych za 500 punktów. A te właśnie wyżej, to tam widziałam, były te nagrody dostępne, ale też to w sumie parę dni temu sprawdzałam, także też to się już mogło zmienić, coś tam i wiecie. I mogę mieć nieaktualne info. Także tak, kochani, to co? Zabieram się teraz za moje pazurki i nie wiem, czy już się powinnam z wami pożegnać, czy jeszcze coś tam wam dogram. Coś tam wam jeszcze myślę dogram. Słuchajcie, tak wyglądam po całym dniu pracy. Zobaczcie, mam skórę. Staram wam się to z bliska pokazać. Wszystko mi się, słuchajcie, łuszczy. Zaczerwienione, łuszczy się. A najgorsze jest to, że... Najgorsze jest to, że nie mam jak się w tej chwili umówić do lekarza, bo mam pozapisywane klientki. I szkoda mi teraz zrezygnować z klientek, żeby iść do lekarza. No strasznie to wygląda. Mam wrażenie, że i tak w kamerze nie wygląda to tak strasznie, jak wygląda w rzeczywistości. Masakra, mam utulenie na pracę. Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym filmiku. Tak na chwilkę się z wami tylko łączę, bo tutaj panowie coś tam spawają i po prostu pewnie będzie źle to słychać. Chciałam wam powiedzieć, że przyjechałam w końcu do lekarza, bo dzisiaj rano się obdziałam i po prostu tragedia. No, jestem cała w tych plamach generalnie, tutaj na oczy, na to oko, to słuchajcie, ja rano prawie w ogóle przestałam widzieć, nie, takie opuchnięte. Tutaj mi się łuszczy ta skóra, no tragedia po prostu. I przyjechałam do lekarza, bardzo szybko się została moja sprawa załatwiona, zostałam bardzo szybciutko przyjęta i dostałam leki na receptę, dostałam jakiś spray do pryskania twarzy, tylko pani doktor mówi, że tu w okolicach oczu, to żebym sobie nie aerozolem nie robiła, tylko żebym sobie, wiecie co, popsikała na dłoń i tak delikatnie palcami tutaj właśnie w okolice oczu, żebym sobie ten aerozol, ten preparat w aerozol wklepała. Ten aerozol nazywa się Dexapelort
takie są białe cienie, wiecie, i chyba tusz się w drukarce kończył. A tabletki do ustne dostałam Ferpylo, jakiś taki lek. Zobaczymy, może pomoże. Pani doktor mnie zapytała, czy ja się domyślałam, co może mnie uczulać. Mówi, jaki krem, jakie jedzenia. Ja mówię, pani doktor, ani jedna, ani drugie. Ja się domyślam, co mnie może uczulać, tylko no konkretnie nie wiem co. I też pani doktor nie wnika w jakieś tam szczegóły, wiecie, tylko od razu mi to, obejrzała mi to, nie? I przepisała mi te leki na receptę. Ja miałam mieć dzisiaj rano o 10 klientkę, ale wczoraj wieczorem klientka do mnie napisała, że bardzo przeprasza, jakiś wyjazd do Sosnowca i wyskoczył. Mi też to, szczerze mówiąc, podpasowało, no bo mogłam sobie dzisiaj przyjechać do lekarza. Także dobrze się stało. I co wam powiem, że no i właśnie ta klientka moja, przerzuciłyśmy tą wizytę na jutro. Także jutro będę miała taki dzień dosyć napięty. Jutro są też w ogóle urodziny mojej córki. Chciałam wcześniej trochę wrócić do domu, ale chyba mi się to nie uda. No, a teraz jadę do domu i wiecie co? Jeszcze chcę sobie włączyć, znaczy pranie już włączyłam sobie rano, powieszę sobie pranie. Muszę przygotować worki z plastikami, bo jutro rano nam zbierają te plastiki, więc muszę przygotować, żeby już były gotowe do wystawienia wieczorem. No i co, jakiś delikatny make-up sobie zrobię, no bo przecież z taką twarzą to ja nie pojadę. Jakiś delikatny make-up i wiecie co? I będę jechała do pracy. A do mnie przyjechał już pan od internetu i właśnie jest w trakcie zakładania internetu. Posuwamy belki na razie tutaj tak na bok, bo właśnie tutaj to miejsce, tutaj wyjdzie kabelek od internetu. No. Tak źle przyszło. O rany. Teraz nie idzie się tego pozbyć. Masakra. Teraz tak właśnie. Mam się schylić do rąk. Mamy jeszcze wakacje. A ja już mam, słuchajcie, internet założony. Pan już mi zamontował internet. Wszystko już jest zrobione. Internet świetnie jak na razie działa. Internet mi śmiga bardzo szybko, bardzo fajnie w telefonie. Także jest ok. I co wam powiem? Wieczór już jest w ogóle, co nie? Ciemno na dworze i ten. Ale ja jeszcze, zanim sobie tutaj posprzątam, poogarniam, to poskrojam ten filmik i chyba dzisiaj jeszcze wam go wrzucę. Także kochani, już dzisiaj będę się z wami żegnać. Dziękuję, że przychodzicie na mój kanał i ze mną jesteście. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, pa, pa.